Cześć, z tej strony Grzesiek Barbarzyńca, ponownie w Dawn of War Soulstorm. Będziemy dzisiaj oglądać kolejne mecze z turnieju polskich młotków. I dzisiaj obejrzymy mecz Alexa versus What You Can Be. Zapraszam Was do oglądania i życzę Wam miłego seansu. What You Can Be prowadzi Space Marinów przeciwko mrocznym Heldarom prowadzonych przez Aleksandra. Zobaczmy zatem, jak to się dalej potoczy. Bowiem walka będzie odbywała się na Titan's Fall. I znów zobaczymy szczątki ogromnego tytana, wokół którego wszyscy próbują się bić. Więc wśród szczątków potężnej machiny wojennej wojna znów zabrzmi. Jak zwykle wyłączamy Fog of War i spoglądamy, co się tutaj dzieje. Widzimy, że What You Can Be już werbuje dwa oddziały zwiadowców. Mroczni Eldarzy już tutaj się rozbudowują także. Już zaczyna się tutaj budowa sali krwi. Tutaj się już buduje What You Can Be zaś swoje baraki. Pierwszy oddział zwiadowców już zajmuje pierwszy punkt w pobliżu. Następni zwiadowcy chyba już ruszają, żeby zajść drugi punkt w pobliżu. W tym czasie mroczni Eldarzy już budują swoje mandrake'i, podstawową swoją jednostkę, którą prawdopodobnie będą się już zajmować swoje pierwsze punkty. Ale będą musieli się pośpieszyć, żeby nadążyć, bowiem jak tutaj widzimy, zwiadowcy już dość szybko zajęli już te dwa punkty. Ci zwiadowcy już pędzą, by zająć relikt. A tutaj widzimy już dwa nadchodzące oddziały Space Marines. W tym czasie już się pojawiły już się pojawiły Aleksandra pierwsze mandrake'i. Już się pojawiają też wojownicy. Pierwszy generator plazmy Marines też już jest budowany. I pierwszy oddział Tactical Marines już pojawia się na polu bitwy. I na pewno nie zostali wysłani, tak jak myślałem, do zajęcia tej krytycznej pozycji na środku. Pierwsze listening posty już zaczynają powstawać i od razu one produkują skull proby. Bardzo dobry pomysł, bowiem one wykrywają wykrywają niewidzialne jednostki, a same mogą stać się dodatkowo niewidzialne. Ale dopiero wykrywają niewidzialne jednostki, z tego co pamiętam, po ulepszeniu. Same zaś normalnie po prostu zwiększają zasięg działania jednostki. Kolejny punkt, tym razem ten pomiędzy nogami Tytana został przejęty. Tutaj widzimy taki sztandar troszeczkę rekrutacyjny Imperium do Gwardii Imperialnej lub Sił Obrony Terytorialnej, Sił Obrony Planetarnej, co w sumie przypomina trochę Siły Obrony Terytorialnej, tylko na skalę planetarną. Bo jeśli dobrze pamiętam, Imperium, każda planeta ma posiada własne siły obrony planetarnej. A później z tych sił właśnie obrony planetarnej często najlepsze jednostki są później wysyłane do Gwardii Imperialnej. Gdzie jedyną taką podstawową rzeczą, że każda siła obrony tej planetarnej musi posiadać, to są karabiny laserowe, a pozostałe wyposażenie zależy już po prostu od planety. Więc możemy zobaczyć właśnie takich Hunów, czy wręcz barbarzyńców z lasganami walczącymi po prostu za Imperatora. A z drugiej strony mogą być tacy bardziej wyszkoleni żołnierze. O, tutaj już chyba było krótkie starcie. Tutaj widzimy, że mandrake'i Aleksandra dręczą tutaj zwiadowców. Przepraszam, którzy próbowali dorwać krytyczną lokację tutaj. Tutaj te mandryki zajmują tą krytyczną lokację. Ta krytyczna lokacja już należy do Space Marines. What You Can Be'ego. I What You Can Be już przesuwa swoją czaszkę, która jednak od razu już wykrywa te niewidzialne jednostki. I przesuwa się wraz ze swoimi Space Marinami i kapitanem w kierunku właśnie krytycznej lokacji. Żeby ją zająć, zanim mroczne Eldary będą mogły i to wykorzystać raz z ich przywódcą Aleksandrem, który teraz wystawił Archona.
Kolejny oddział wojowników jest przygotowywany do starcia. Tutaj już mamy jeden oddział wojowników gotowy. I widzimy tutaj zwiadowców, którzy próbowali zająć punkt, ale mandrake'i już ich zatrzymują. Drugi oddział zwiadowców się już stamtąd też wycofuje. Kolejny oddział wojowników już jest gotowy do działania. Te mandrake'i prawdopodobnie obserwują ten oddział Space Marines. Zobaczmy, czy tutaj coś jest skombinowane. Chyba na razie przez chwilę nic nie jest kombinowane, poza tym, że jest budowana zbrojownia. Poziom pierwszy już twierdzy jest budowany. Pierwszy? Tak. Po prostu ulepszenie twierdzy już jest budowane. Tutaj mamy dalej Cabal Fortress. Pierwsze klatki dla niewolników już są wybudowane. Pytanie tylko, czy Aleksander da radę złapać jednak Space Marines do tych klatek. Ale widzimy tutaj kolejne starcie. Mandrake'i muszą się wycofywać pod ostrzałem Space Marines. Kapitan tutaj dowodzi, wojownicy oraz Archeon już podchodzą, żeby próbować zatrzymać natarcie. Space Marines, którzy się wycofują, zobaczyli ten napływ wroga. Też krytyczna lokacja już jest w rękach Watchu Kindly'ego i Watchu Kindly obecnie kontroluje 2 z 3 punktów, sprawiając, że ma obecnie dominację punktową. Obie strony posiadają 50 na 50 punktów strategicznych. Lecz jeżeli tutaj właśnie Alex nie przeprowadzi odpowiedniego ataku i nie przejmie tutaj tej pozycji lub tej pozycji na środku, może się to skończyć dla niego negatywnie. Tutaj Space Marines uznali, że przeprowadzą swoją defensywę i starają się wybić do końca tutaj oddział tych Mandrake'ów. Archon ściga tutaj Force Commandera. Tutaj ci zwiadowcy mogliby podejść i swoją choćby małą siłą ognia tutaj wesprzeć swoich braci w boju, bo widzimy, że tutaj Archon zabił tego tylko kapitana, a Mandrake tylko wykończył. Ale oddziały jednak Space Marines dalej mają duże szanse na osiągnięcie tutaj zwycięstwa, ale przydałoby się właśnie wsparcie tych zwiadowców, chociażby małe. Bo widzimy, że ci Space Marines się już powoli wycofują. Prawdopodobnie Watchu Kindly nie chce tutaj osiągnąć pyrrusowego zwycięstwa. No też po prostu się obawia, że siły Eldarów tutaj okażą się zbyt silne i teraz Eldarzy się przesuwają bardziej w kierunku tego punktu, gdzie tutaj widzimy, że zwiadowcy zamiast wesprzeć swoich braci tutaj zostali wybici przez Mandrake'i. Ale jeden oddział zwiadowców się tutaj przekradł i dostał się do tego kluczowego punktu. Zaś oddziały Aleksandra atakują Space Marines, Watchu Kindly'ego i ich bazę. Ale tutaj już widzimy, że Watchu Kindly już jest przygotowany. Teraz tylko muszę sobie przypomnieć, tak, to są znowu chyba krwawe anioły. I Alex odbiera Watchu Kindly'emu właśnie tą pozycję. Ci zwiadowcy odbierają tą pozycję, a ta pozycja wciąż jest w rękach Watchu Kindly'ego. Ale tutaj już mandryki przyszły i będą robiły ścieczkę z tych zwiadowców, gdzie ci zwiadowcy byliby na pewno skuteczniejsi, jeżeli by przeszli swój trening snajperski, mieliby swoją niewidzialkę. Widzimy tutaj przygotowywane ulepszenie dla zwykłych oddziałów Space Marines, żeby mogły posiadać też większą ilość specjalnej broni. Widzimy już tutaj 2 oddziały z ciężkimi bolterami. Jeden oddział już jest uzbrojony w miotacze rakiet, tych missile launchers. Ciekawe, czy następny oddział, który zostanie wyprodukowany, dostanie nie te miotacze ognia, bo by się to bardzo przydało. Kolejny servitor pojawia się na polu bitwy i Space Marines przeprowadzają ofensywę. Rozpoczynają walkę z tutaj oddziałami Roszek Eldarów Aleksandra. Wojownicy zostają po prostu przyszpileni przez ostrzał ciężkich bolterów oraz zwykłych bolterów. Dodatkowo widzimy tutaj, że missile launcher, że pociski też tutaj robią swoje. Tutaj oddział wojowników prawie wybity do ostatniego żołnierza. Ci tutaj jeszcze przeżyli. Archon też już przeżył. Mamy tutaj tych Mandrake skład już gotowy. To teraz tylko kwestia, kto uderzy pierwszy. Widzimy tutaj kolejne ulepszenie
które zda dodatkowego inkubusa Archeonowi, który dzięki czemu będzie jeszcze bardziej niebezpieczną jednostką. I w tym czasie Watch You Kindly buduje swój Machine Cults, ale z jakiegoś powodu odsyła swojego serwitora do tyłu, nie kontynuując budowy. Zmieńmy tutaj, bo chcemy zobaczyć tego serwitora. No ten serwitor mógłby jednak kontynuować tą budowę. Ale to nie ode mnie zależy. Widzimy tutaj kolejne klatki, kolejne Slave Chambers dla Space Marines. I tutaj widzimy kolejną konfrontację. Alex próbował przeprowadzić ofensywę, choć jak się okazało, ostrość ciężkich bolterów okazał się zbyt potężny. I zwyczajnie po prostu przetrzebił tutaj siły Aleksandra. Teraz jeszcze dodatkowo podstawowe oddziały Space Marines, teraz będą otrzymywały jeszcze granaty. Więc teraz Watch You Kindly zająć spokojnie tą pozycję. Trzeba wyeliminować teraz te Mandrake, które się pojawiły. Ale pojawiła się czaszka Sevita Skull Probe, która wykrywa jednak niewidzialne jednostki. A ten Machine Cult, tak jak stoi niewybudowany, tak stoi. Jest już niby gotowy, ale mógłby zostać już skończony, bo nie oszukujmy się, no w końcu Servitor przyszedł. Mógłby się tutaj przydać jakiś Dreadnought, albo najlepiej Whirlwind. Tutaj ustawić Whirlwinda, Space Marines ustawić tutaj i można całą bazę ostrzelać. A tutaj obecnie Archaon stoi ze swoimi inkubusami i patrzy po prostu na tą rzeźnię, którą wywołali. No tutaj głównie niestety poginęli mroczni Eldarzy, którzy teraz dodatkowo kolejnie zbroją. W końcu kult maszyny został ukończony, więc niedługo będziemy mogli zobaczyć maszynę ze strony Watch You Kindly'ego, jego Space Marines. Dowódca już się pojawia ze strony Watch You Kindly'ego, co tylko wzmocni pozycję tutaj Space Marinów. Popatrzmy sobie, jak to wygląda z tymi Mandrake'ami. Bo na pierwszy rzut oka te Mandrake'ów jakby nie było. Ale już nadchodzą. I rozpoczyna się ponownie ostrzał ze strony Space Marines. Wystarczająco silny, żeby od razu przegonić siły Alexa. Oddziały Space Marines się już przesuwają także do przodu. I jest kolejne ulepszenie. I mamy ponownie starcie Space Marines. Jeden oddział się poświęcił i zaatakował i przybyli także Szarzy Rycerze. Bardzo fajna jednostka w dawnym złoże. W figurkowej wersji mają całą własną podfrakcję. Bardzo fajną, skupioną na walce wręcz. I są dosłownie tak dobrze przeciwko wszystkiemu, co jest chaosem, to jest ta samą obecność wokół nich. Demony muszą rzucać na siłę woli, jak to zostało tam określone, ale tam był jakiś test obronny. Jeżeli go nie zdadzą, mają szansę zostać odesłane od razu do otchłani. Więc Szarzy Rycerze przeciwko demonom chaosu, najlepszy wybór. Przynajmniej moim zdaniem, ale to też dlatego, że kilka figurek samemu z tego mam. Co mogę powiedzieć? Fajna armia. Tutaj widzimy, że mroczni Eldarzy się dodatkowo zbroją. Kolejny oddział wojowników. Tutaj samotny wojownik, bez żadnych kumpli. Już ma jednego kumpla przynajmniej. Archon wtedy zginął. Zaś Szarzy Rycerze postanawiają ochraniać Force Commandera. To jest dobry pomysł, bo razem wyruszają do walki w zwarciu. Łatwiej jest wtedy obydwu jednostkom pozostać przy życiu. Hellion skład został wystawiony przez Aleksandra, prawdopodobnie w odpowiedzi na wcześniej zauważonych Szarych Rycerzy. I widzimy, że kolejny punkt został zajęty przez Watch You Kindly'ego. I Watch You Kindly, jak sobie popatrzymy z jego perspektywy, kontroluje już większość pozycji. Teraz jakby tylko zajął te krytyczne pozycje, byłby jeszcze w lepszej sytuacji. I chyba właśnie to planuje, zdobyć tą katedralną pozycję. Tutaj też widzimy, że pojawił się Dreadnought. Oraz widzimy także lekarza Space Marines,
Apothecary i widzimy kolejną konfrontację. I zauważamy właśnie, że Hellfire Dreadnought spotkał się już z Helion Squadem, który próbował zaatakować, ale za nim już poleciały pociski, które dalej są bardzo, które bardzo potężnie i tak mu zaszkodziły. Alex próbuje obronić swój relikt, ale niestety to nie wyjdzie. Zbyt duża siła ognia w zbyt krótkim czasie. Tutaj jeszcze mamy właśnie ten Hellfire Dreadnought, który za chwilę jeszcze dojdzie do tych głównych sił. Szarzy rycerze za zdobywcą wyruszyli naprzód odważnie. Zabili kilku ze skurcz składu. Tutaj widzimy też Helion skład, który postanowił się rzucić wręcz samobójczo i został wybity, nie zabierając ze sobą nawet jednostki. I widać, że Watch You Can Lee koncentruje swoje oddziały w tym miejscu, przygotowując się do uderzenia już powoli na bazę Aleksandra. Ale zaczynając od odebrania mu artefaktu. W bazie kolejny taktyka skład jest kreowany. I tutaj tworzy się umiejętność dla bibliotekarza, co moim zdaniem oznacza, że za niedługo zobaczymy też bibliotekarza wśród szeregów tych aniołów. Tutaj też widzimy, że Watch You Can Lee już rozwija bazę do końca oraz przeprowadza ofensywę. Szarzy rycerze dosłownie wyszczelili tych mandrejków do śmierci. I tak naprawdę, tak jak tutaj widzimy, oszał tych Dreadnoughtów, robi swoje. Scorch składy nie są w stanie zatrzymać wszystkiego. Szarzy rycerze prowadzą uderzenie. Pojawił się Rider rocznych Eldarów, który próbuje tutaj napsocić, ale zbyt duży ostrzał przeciwpancerny między innymi z tej jednostki oraz Hellfire Dreadnoughtów po prostu sprawił, że został zmieciony z powierzchni ziemi. Tutaj Dreadnought już atakuje Dark Foundry, tą roczną kuźnię. Budynek Mrocznych Eldarów związany z maszynami. I widzimy już, to już praktycznie koniec, to już jest moim zdaniem czyszczenie. I mamy pierwszy punkt The Watch You Can Lee'ego w starciu z Aleksandrem, brawem dla niego. Zobaczymy teraz ich drugi meczyk i zobaczymy, czy Aleksander dał radę się odegrać, czy może Watch You Can Lee dał radę utrzymać swoją pozycję. Widzimy, że Aleksander wziął tym razem Tau. Zaś ze strony Watch You Can Lee'ego mamy Gwardię Imperialną, czyli Młot Imperium. I zobaczymy, czy Młot Imperium poradzi sobie ze zniszczeniem tych obcych, kosmicznych komunistów, jak to zwykłem mawiać na Tau. Trzy oddziały gwardii. Dobry wybór na początek. Można dzięki niemu bardzo szybko zdobywać te punkty w okolicy. I prawdopodobnie o to Watch You Can Lee'emu chodzi, żeby jak najszybciej się rozrosnąć, zanim Aleksander da radę rozwinąć się w swoim Tau. Tutaj Tau się skupiło na wybudowaniu baraków. Już się tworzy pierwszy oddział niewidzialnych zwiadowców. Bardzo niebezpieczna jednostka, jeżeli się nie ma żadnych jednostek infiltrujących. I widzimy, że idzie już idzie Aleksander w jetpacki, więc najprawdopodobniej będzie chciał też Vespidus za niego wystawić. Gwardziści tutaj zajmują te dwa pobliskie punkty. Tutaj znów się lokacja zbugowała. Tutaj się na szczęście nie zbugowała aż tak bardzo, bo tylko ta klapa nie została otwarta. Albo mi się wydaje, albo po prostu na moich filmikach się po prostu tak wszystko buguje. Ale co ja mogę powiedzieć? To widzimy tutaj gwardziców jeszcze przesuwających do przodu.
ci gwardziści już prawdopodobnie idą zająć ten punkt. Pojawiło się już taktyka control, więc już widzimy pierwsze właśnie wyrzutnie granatów na gwardzistach, które bardzo mocno mogą im pomóc w walce z Tau. W tym czasie Tau wystawiło kolejny oddział prawdopodobnie zwiadowców i zajmuje kolejny punkt. Tutaj mamy ten pierwszy i mamy dowódcę Tau już na posterunku, który będzie najprawdopodobniej prowadził Tau do zwycięstwa lub przegranej. Widać, że już Alex, że już ten Łosiu Kali zajmuje relikt. Punkt został zajęty przez gwardzię imperialną i zaryzykował Łosiu Kali i zajmuje artefakt należący, a przynajmniej w bardzo bliskim zasięgu, Aleksandra. Tutaj dowódca Tau zaś stanął chyba, żeby zablokować zdobywanie tej krytycznej lokacji, w sensie to zwiadowców. Ci zwiadowcy tutaj mają bliskie spotkanie z gwardzią imperialną. Na razie nie ma możliwości odparcia tego ataku, bowiem nie ma jeszcze ze sobą psykerów. Psykerzy się jak najszybciej przydadzą, żeby właśnie rozwiązywać problem niewidzialnych jednostek. Ten oddział gwardzistów się już tutaj reorganizuje, ale został użyty skaner, żeby wykryć ten oddział stealth suitów. Dowódca Tau już się ustawił z tyłu i ostrzeliwuje. Tutaj oddział zwiadowczy też już przybywa na coś trochę krwi. Widzimy tutaj kolejny generator. I mamy tutaj ładną walkę, rozstawioną minę. Wystarczy, że któreś teraz gwardzistów przez przypadek z nią wejdzie i nie mogą się ruszyć, dokładnie. Albo raczej są strasznie spowolnieni, dobra. Chyba na poprawkę są strasznie spowolnieni. Oddział gwardzistów stąd już nadchodzi kolejny. Widać, że już tutaj bazie już się kreują w ulepszenie do psykerów. Za niedługo psykerzy się pojawią. W wielu oddziałach gwardii imperialnej. Watch Kindiego. W tym czasie Aleksander próbuje przegonić tutaj tą gwardię, ale ma na razie zbyt małą siłę ognia. Tau Commander najprawdopodobniej za chwilę straci swoje życie, chyba że się wycofa. Oddział wojowników ognia już jest przygotowany do działania. Listening post postawiony. Ale też z tego co widzę został użyty ponownie skaner, więc zwiadowcy muszą się z niego wydostać, a ten punkt zostanie utracony na rzecz Łosiu Kenliego. Aleksander musi jak najszybciej wybudować sobie jakąś, chociażby podstawową armię, którą mógłby spróbować obronić się przed oddziałami Gwardii Imperialnej, bowiem sami zwiadowcy sobie po prostu najzwyczajniej w świecie nie poradzą. W szczególności po śmierci jednak swojego dowódcy. Lecz dalej próbują oszczeliwywać. Kolejny oddział wojowników ognia się pojawia. Wojownicy ognia się przesuwają, ale z powodu swojej ciasnej formacji i tego, że muszą chwilę powstać, żeby móc zacząć strzelać, dało to czas Gwardii Imperialnej na wykorzystanie swoich wyrzutni granatów, żeby przegonić trochę teraz wojowników ognia z powrotem do bazy. Zwiadowcy dalej próbują tutaj działać, ale się także wycofali. Więc Aleksander musi jak najszybciej zainwestować, moim zdaniem, w kroty, które bardzo dobrze sobie poradzą. Gwardia Imperialna już się powoli przesuwa, siejąc po prostu śmierć pośród oddziałów tych ognistych wojowników. Powoli już się Łosiu Kali przesuwa w kierunku bazy Aleksandra, ale ten listening post chyba go nastraszył. Bo wątpię, żeby ten samotny wojownik ognia to zrobił. Ale obecnie w obecnej sytuacji Łosiu Kali jest w stanie przejąć kontrolę nad większością mapy, odciąć Aleksandra jeszcze od tego punktu, zająć sobie ten punkt, który chyba się też zbugował. No, zbugował się. Zająć sobie ten punkt i zdobyć dzięki temu jeszcze więcej rekwizycji i zdobyć jeszcze większą przewagę nad Aleksandrem, który na razie głównie skupia się z tego, co widzimy na zwiadowcach, ale zwiadowców da się także wykryć. I tutaj właśnie widzimy Psykera, który wykrył tą grupę zwiadowców, na co chyba Aleksander nie był przygotowany.
I tak naprawdę widzimy taką troszeczkę sytuację nie najlepszą, bo widzimy, że Aleksander znów jest pod takim oblężeniem. Gwardziści mu nie pozwalają wyjść. I w tym czasie w bazie Łociukain Diego już się budują kolejne oddziały, budują się kolejne ulepszenia i szykują się kolejne budynki. Łociukain mógłby spokojnie już zacząć inwestować w jakieś jednostki zasięgowe, takie większe jak na przykład bazyliszek. Tutaj ustawiony dobrze bazyliszek mógłby spokojnie zacząć ostrzeliwać pasywnie, zmusić Aleksandra do wyjścia swoimi jednostkami. Swoją piechotą rozbić mógłby wtedy do końca już piechotę piechotę Aleksandra Łociukainli i osiągnąć zwycięstwo w tej konfrontacji. Ale widzimy, że przysyła dodatkowych gwardzistów, więc chyba coś planuje. Zobaczmy, jak wygląda z surowcami. No z surowcami nie wygląda najlepiej. No, bardzo dużo zainwestował teraz w oddziały Gwardii Imperialnej, które już tam się są ustanowione. Teraz jeszcze ustawia Telesynic Posty, to jest dość dobry wybór, spowolni to na pewno rozwój. Teraz to rozwinięcie się ukończyło, więc Gwardia Imperialna będzie miała o wiele częściej teraz ten skaner. I Łociukain może powoli myśleć o machinach bojowych. Tak jak mówiłem, bazyliszek, sentinele są właśnie bardzo dobre przeciwko Tau, moim zdaniem. W szczególności jak się pojawiają te puzzle suity, czy jakieś lekkie czołgi Tau, to sentinele raz, dwa, trzy i nie ma. Albo mógłby wykorzystać przeciwko wojownikom ognia Hellhounda i troszeczkę ich podpalić właśnie tym ognistym czołgiem. No właśnie wykorzystać troszeczkę przewagę artyleryjską i wykorzystać bazyliszki. Ale na razie widzimy, że Łociukain skupia się na organizacji surowców. Wojownicy ognia się powoli tutaj patrolują troszeczkę teren. Ze swoim shield dronem. Tutaj mamy budynek Tau, który jest bardzo przydatny do rozwoju. Widzimy tutaj zwiadowców, którzy się przekradli. Tak jak tutaj możemy sobie popatrzeć. A ten listening post nawet nie może tutaj zareagować. Tutaj widzimy Pathfinder Team. Jak zawsze słyszę Pathfinder, to mi przychodzi akurat system RPGowy akurat do głowy, ale tutaj chodzi bardziej o znajdywaczy drogi. O takich zwiadowcach. Można wręcz powiedzieć, że po prostu tych, co odnajdują drogę. Wojownicy ognia ryzykownie podeszli i dali radę rozpocząć ostrzał, zmuszając Łociukaindiego do uderzenia. I jak widzimy, poleciały już tutaj granatniki, nie odpuszczając. Dron został rozbity. Ale Łociukaindi jeszcze nie przeprowadza pełnej ofensywy. Podejrzewając, że Tao już tutaj coś dla niego szykuje. I prawdopodobnie szykuje kolejny oddział wojowników ognia. Powoli, moim zdaniem, Aleksander powinien zacząć oszczędzać surowce, które mogą mu się przydać na jednostki opancerzone, którymi możliwe, że dałby radę właśnie się wyszewić z tego oblężenia. Powiem obecnie jego ostrzał z wojowników ognia, ponieważ jest dalekosiężny. Po prostu nie wystarczy po prostu, żeby przebić przez oddziały gwardii, bo gwardia lekko podejdzie i już granatniki polecą w ruch. Ale może spróbować to wykorzystać i ostrzeliwać listening post z bezpiecznej odległości. Ale gwardziści już zareagowali, poleciały już pociski w granatników, więc lepiej byłoby się tutaj wycofać. Popatrzmy, co w tym czasie się dzieje w bazie Łociukainiego. Widzimy, że Łociukain już buduje tutaj mechanizowane dowództwo. Więc za niedługo możemy zobaczyć pierwsze jednostki pancerne w tym meczu. Ale widzimy, że gwardziści się tutaj troszeczkę przesunęli. Najprawdopodobniej sprowokowani działaniami agresywnych Tau, którzy przecież weszli na imperialną ziemię. Bezprawnie w końcu. A to Gwardia Imperialna tylko tutaj chodzi i pilnuje. W końcu oni są tymi, co się bronią. Ale widzimy tutaj, że
Aleksander zaczyna wykorzystywać przewagę wysokości, rozstawia swoje jednostki, wojowników ognia z Pathfinderów i ostrzeliwuje ten listening post z góry. Bardzo dobry pomysł. Może wywrzeć to trochę presji na Watch Your Kalim, żeby rozpoczął bardziej agresywne działanie, bo obecnie gra bardziej defensywnie. Pomimo posiadania o wiele większych zasobów oraz możliwości. Tutaj mamy małe zwycięstwo dla Aleksandra poprzez zniszczenie właśnie listening postu. Ale mam właśnie odczucie, że teraz może próbować ryzykować, żeby podejść tutaj. A Watch Your Kalim tylko na to czeka. Przy swoimi 20 tutaj dokończyć roboty. Kolejny oddział wojowników ognia się już szykuje. Moim zdaniem powinny się pojawić tutaj jakieś kroty lub cokolwiek do walki w zwarciu. Lub właśnie jednostki opancerzone, na których chyba już tutaj Aleksander będzie próbował pracować. Ale widzimy, że po prostu liczebność gwardzistów dalej przewyższa tutaj siły Tau. Na obecną sytuację bym wykorzystał ten czołg Tau, który właśnie ma ten ostrzał rakietowy. Bardzo by to pomogło właśnie Aleksandrowi przebiciu się przez te pozycje z bezpiecznej odległości oraz zadać bardzo duże obrażenia, bardzo dużej ilości jednostek w bardzo krótkim czasie. Tutaj zaś już widzimy, że Watch Your Kalim doszedł do ostatecznego poziomu bazy. Ogryni się już pojawili na polu bitwy. O tym czołgu mówiłem. To jest to, co Aleksander potrzebuje. Jeszcze jeden, czy nawet dwa takie czołgi. Z tej odległości akurat nie da rady ostrzelać, choć to byłoby miłe. Ale jeżeli gwardziści by tutaj zaczęli podchodzić, miałby bardzo bezpieczną lokację do strzelania i użyć swojego ataku tego potężnego obszarowego, żeby po prostu rozbić te oddziały gwardii i sprawić, że chociażby też przez chwilę nie mogły strzelać. Widzimy, że pojawili się karskini, ale dalej pojazdów opancerzonych, mimo że tutaj Watch Your Kalim ma z czego je wytworzyć, nie ma. I widzimy, jak gwardziści nadciągają. Rozbijają tą piechotę. Drobny mak. Zaś czołg Trial Missile Gunship właśnie się tutaj zbliża. Tau się to postanowiło wycofać, które może sobie ostrzeliwać bezpiecznie z tej pozycji. Ale z jakiegoś powodu Trial Missile Gunship nie wykorzystał jeszcze tego swojego ataku. Możliwe, że trzeba najpierw odblokować mu jakąś umiejętność, co jest bardzo możliwe. The patient hunter gets the prey. No, tutaj akurat rakiety ominęły cel. Ale popatrzcie, od razu przy każdym trafieniu jednostki się potrafią wywrócić, co tylko może utrudnić sytuację. Ogryni się przygotowują do uderzenia, mają swojego twardogłowego. Ale widzimy, że tutaj się troszeczkę robi taka wojna pozycyjna. Brakuje mi właśnie tego uderzenia potężnego, które widziałem w innym meczu. Chyba także z Watch Your Kalim. Teraz musiałbym pomyśleć, w którym meczu to widziałem. Wiem, że ten czołg potrafi właśnie zrobić właśnie to potężne uderzenie i chyba właśnie zostało ono odblokowane. Widzimy tutaj, jak rakiety sobie powoli, ale stabilnie niszczą ten listening post, osłabiając pozycję Watch Your Kalim'ego, który tutaj próbuje się... O! Widzimy, że już te pociski są odblokowane i popatrzcie, co się tutaj stanie. Bum, bum, bum. O tym mówiłem. Jeżeli Aleksander zdąży zrobić jeszcze jeden, dwa takie czołgi, jeszcze dodatkowo, i strzelić nimi w tym samym czasie w Gwardii Imperialnej, narobiłby takich szkód tej podstawowej piechocie, jak i ogólnie wszystkiemu, co by tam było, że dałby radę się przebić z tego obrężenia poważniej, bo na razie to de facto stoi w wejściu do swojej bazy. I daje czas Watch Your Kalim'u na budowę tutaj
czołgów, tego, że Bumblebee za niedługo się pojawi. Bumblebee. Ale widzimy, że tutaj za bardzo dał radę, za bardzo wystawił ten czołg i teraz go właśnie utracił na skutek tego. Gwardziści już powoli się zbliżają do bazy. Ta jednostka, pomimo że dobrze usytuowana, to już tutaj dostaje ostrzał. Fortune Candy wycofuje swoje oddziały za Listening Post, mając nadzieję, że to troszeczkę mu pomoże się obronić. Zaś Aleksander po cichu, kiedy nikt nie patrzył, zajął tą pozycję i zajął teraz tą pozycję. Sprawiając, że jeżeli się by utrzymał teraz przez te 7 minut, co jest mało prawdopodobne, ale prawdopodobne. Widzimy też, że kruty się już pojawiły w końcu. Ale mam wrażenie, że zanim do tego dojdzie, to Watchu Candy już po prostu swoją masą po prostu przytłoczy oddziały Tau, które dalej próbują tutaj bronić swojej bazy. Ale widzimy, że Skyrim Missile Gunship się już tutaj pojawia. Dobrze wystrzelone teraz tutaj pociski mogą jeszcze uratować Aleksandra. Ale postanowił je skupić na ogrynach. Co i tak narobiło szkód. Zniszczony generator jeszcze zabił tutaj ogryna. Bo pamiętajmy, że w walce wręcz te generatory, to one też zadają obrażenia. Wiem, że to mało osób wie, ale... O, tutaj Bumblebee Default z drugiej strony. To już można powiedzieć, że jest GG. Aleksandr już się tutaj nie wybroni. A Ociokali to będzie kolejny punkt. Więc pozwolę sobie przyspieszyć, bo to już takie widzimy oczyszczenie. W animacji bijących ogryzów dalej na tym mapie. Gdzieś został ukryta ten budynek, chyba Tau. O, tutaj właśnie Aleksander próbował wybudować budynek, ale nie zdążył i został zanihilowany, zanim zdążył wybudować ten budynek ukryty w tej lokacji. I na tym można zakończyć ten odcinek. Gratulacje dla obydwu graczy i gratulacje szczególnie dla Watchu Candy'ego, który zdobył 2 punkty w tych meczach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na inne odcinki na moim kanale. Mam nadzieję, że będziecie mieli fajny dzionek. Na razie, cześć!